Celem tego filmu jest udowodnienie, że trzy środkowe trójkąta zawsze przecinają się w jednym punkcie. Jest to o tyle ciekawe, że dwie różne proste, nachylone pod różnymi kątami do osi X na pewno przetną się w jednym punkcie. Ale trzy różne proste przecinające się w jednym punkcie to już nie jest taka oczywista sprawa. Zacznijmy dowód od układów współrzędnych i umieszczenia w nim dowolnego trójkąta. Ale leżącego w układzie współrzędnych, tak że jeden z jego wierzchołków znajduje się w początku układu współrzędnych, uprości to obliczenia, a drugi wierzchołek leży na osi x. Oznaczmy współrzędne wierzchołków. Ten w początku układu ma współrzędne 0, 0, bo leży w początku układu. Wierzchołek leżący na osi x ma pierwszą współrzędną, dowolną, nazwijmy ją A. Czyli jego współrzędne to a i 0, i trzeci wierzchołek ma obydwie współrzędne dowolne. Nazwijmy je b i c. To jest dowolny trójkąt i cały ten film będzie opierał się na zmiennych a, b i c, a nie na konkretnych liczbach. I w związku z tym to, co pokażemy, dotyczyło będzie dowolnego trójkąta. Albo mówiąc inaczej, wszystkich trójkątów. Narysujmy teraz środkowe trójkąta. Środkowa trójkąta to odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku. Czasem też nazywa się tak prostą, która zawiera ten odcinek. Trójkąt ma trzy wierzchołki, ma zatem trzy różne środkowe. Dorysujmy te środkowe: wierzchołek i środek przeciwległego boku. Współrzędne wierzchołka to 0 i 0. Jakie są współrzędne środka tego boku? Zatrzymajcie teraz film i zastanówcie się, jak je wyznaczyć. Ten punkt, to środek odcinka, leży w środku odległości pomiędzy górnym wierzchołkiem i prawym dolnym wierzchołkiem, czyli ta długość jest równa tej długości. I jeżeli jest to środek odcinka, to jego współrzędne są średnimi arytmetycznymi współrzędnych końców tego odcinka, czyli współrzędna x jest średnią arytmetyczną współrzędnych a i b, co możemy zapisać jako a plus b przez 2 i współrzędna y jest średnią arytmetyczną współrzędnych c i 0, co możemy zapisać jako c plus 0 przez 2, czyli c przez 2. I możemy wykonać analogiczne obliczenia dla pozostałych dwóch środków boków tego trójkąta. Dla środka boku leżącego na osi x współrzędna x jest równa średniej arytmetycznej z liczb 0 i a, co jest równe a przez 2 Współrzędna y tego punktu jest równa średniej arytmetycznej z liczb 0 i 0. Widać, że leży na osi x, więc jej współrzędna y równa jest 0. I środek trzeciego boku, znowu zatrzymajcie film i spróbujcie obliczyć sami, jakie ma on współrzędne. Współrzędna x tego punktu to średnia arytmetyczna z liczb b i 0, czyli b przez 2. Współrzędna y tego punktu to średnia arytmetyczna z liczb c i 0, czyli c przez 2. I przecięcie wszystkich trzech środkowych w jednym punkcie udowodnimy w ten sposób, że znajdziemy współrzędne punktu, który leży jednocześnie na wszystkich trzech środkowych. Jeżeli punkt leży jednocześnie na trzech prostych, to jest on punktem przecięcia tych prostych. Zacznijmy od najprostszej sytuacji. Jeżeli na odcinku AB Zaznaczymy jakiś punkt, nazwijmy go na przykład k, i jeżeli jego położenie określimy w ten sposób, że jest on odległy od jednego z końców odcinka AB, na przykład od punktu A, o jakąś część długości odcinka AB, to można to zrobić tak, że jeżeli n będzie liczbą z przedziału od 0 do 1, będzie większe lub równe 0 i mniejsze lub równe 1, i n równe jest długość AK przez długość AB, czyli AK jest n tą częścią długości AB, to długość odcinka AK jest równa n razy długość odcinka AB. Jeżeli ten sam sposób rozumowania przeniesiemy do układów współrzędnych, czyli na odcinku AB, niech będzie on chwilowo równoległy do osi X, o współrzędnych XA, YA i XB, YB, Zaznaczymy punkt k i tak samo n będzie liczbą z przedziału od 0 do 1, określającą odległość punktu k od początku odcinka A, to współrzędną x punktu k otrzymamy dodając do współrzędnej x punktu A n tą część długości odcinka AB, czyli różnicy współrzędnych xb minus xa. Teraz proste przekształcenia. Mnożymy n razy wyrażenie w nawiasie. Grupujemy wyrazy podobne, wyciągamy xa przed nawias i otrzymujemy współrzędną punktu leżącego na odcinku AB w zależności od jego odległości od jednego z końców tego odcinka. Jeżeli teraz odcinek AB umieścimy w układzie współrzędnych nie równolegle do osi x, tylko pod dowolnym kątem, to obydwie współrzędne punktu leżącego na tym odcinku będą wyglądały w ten sam sposób. Yk również będzie równe 1 minus n razy współrzędna y punktu a plus n razy współrzędna y punktu b. Wróćmy do naszego dowolnego trójkąta i zapiszmy w analogiczny sposób współrzędne x i y punktu przecięcia środkowych zielonej i pomarańczowej. Punkt leżący na zielonej środkowej, odległy o część r długości środkowej od wierzchołka. Znowu niech będzie to ułamek z przedziału od 0 do 1 będzie miał współrzędną x równą 1 minus r razy współrzędna x wierzchołka, czyli 0 plus r razy współrzędna środka przeciwległego boku, czyli a plus b przez 2. Analogicznie dla współrzędnej y 1 minus r razy współrzędna y wierzchołka, czyli 0 plus r. Razy współrzędna y środka przeciwległego boku, czyli c przez 2. Punkt leżący na pomarańczowej środkowej w odległości s od wierzchołka będzie miał współrzędną x równą 1 minus s razy współrzędna x wierzchołka, czyli b, plus s razy współrzędna x środka przeciwległego boku, czyli a przez 2. Współrzędna y dla pomarańczowej środkowej 1 minus s razy współrzędna y wierzchołka, czyli c, plus s razy współrzędna y środka przeciwległego boku, czyli 0. Po uproszczeniu i uporządkowaniu otrzymujemy współrzędne x i y punktów leżących na środkowych zielonej i pomarańczowej, w zależności od ich odległości od wierzchołków trójkąta. xr równa się r drugich a plus r drugich b, yr równa się r drugich c, xs równa się s drugich a, plus 1 minus s razy b, ys równa się 1 minus s razy c. Jeżeli teraz te dwa punkty mają leżeć w jednym miejscu, w miejscu przecięcia środkowych, to ich współrzędne będą równe, czyli xr równe jest xs, i YR równe jest YS. Jeżeli dwa wyrażenia są równe, to współczynniki przy odpowiednich zmiennych są równe. Dla x przy a i przy b, dla y przy c, czyli r przez 2 równa się s przez 2 i współczynniki przy b r przez 2 równa się 1 minus s. Z pierwszego równania otrzymujemy r równa się s, z drugiego R równa się 2 minus 2s. Po podstawieniu, s równa się 2 minus 2s, czyli 3s równa się 2, czyli s równa się 2 trzecie. Zatem r równa się s równa się 2 trzecie. Dla współrzędnych y, r przez 2 równa się 1 minus s, czyli r równa się 2 minus 2s. Jest to ta sama zależność, co w przypadku współrzędnej x. W takim razie punkt przecięcia środkowych, zielonej i pomarańczowej, leży w 2 trzecich długości każdej z tych środkowych od wierzchołka. Sprawdźmy teraz, gdzie przecinają się środkowe, zielona i fioletowa. Dla zielonej środkowej mamy to samo, co przed chwilą. Punkt leżący na fioletowej środkowej, w odległości t od wierzchołka, będzie miał współrzędną x równą 1 minus t razy współrzędna X wierzchołka, czyli A, plus T razy współrzędna X środka przeciwległego boku, czyli B przez 2, współrzędna Y dla fioletowej środkowej, 1 minus T razy współrzędna Y wierzchołka, czyli 0, plus T razy współrzędna Y środka przeciwległego boku, czyli C przez 2. Po uproszczeniu i uporządkowaniu XR równa się R drugich A, Plus R drugich, b, yr równa się r drugich, c. xt równa się 1 minus t razy a, plus t drugich, razy b, yt równa się t drugich, razy c. I znowu ich współrzędne będą równe, czyli xr równa się xt i yr równa się yt. Przyrównujemy współczynniki przy odpowiednich zmiennych dla x przy a i przy b, dla y przy c. Czyli r przez 2 równa się 1 minus t i współczynniki przy b, r przez 2 równa się t przez 2. Z pierwszego równania otrzymujemy r równa się 2 minus 2t, z drugiego r równa się t. Po podstawieniu t równa się 2 minus 2t, czyli 3t równa się 2, czyli T równa się 2 trzecie. Zatem R równa się T równa się 2 trzecie. Dla współrzędnych Y, R przez 2 równa się T przez 2, czyli R równa się T. W takim razie punkt przecięcia środkowych, zielonej i fioletowej, leży w 2 trzecich długości każdej z tych środkowych od wierzchołka. Jeżeli środkowe, zielona i pomarańczowa przecinają się w punkcie leżącym w dwóch trzecich każdej z nich, i równocześnie środkowe, zielona i fioletowa również przecinają się w punkcie leżącym w dwóch trzecich każdej z nich, czyli w tym samym punkcie, to to oznacza, że wszystkie trzy środkowe przecinają się w tym punkcie. I wiemy już, że punkt przecięcia środkowych leży w dwóch trzecich długości każdej z tych środkowych od wierzchołka. Albo inaczej, odległość od wierzchołka do punktu przecięcia środkowych to dwie trzecie długości środkowej. Na tej podstawie w następnym filmie obliczymy współrzędne punktu przecięcia wszystkich trzech środkowych.